To jest moja kochana mamusia, oficer spod Lenino. Dzięki temu, że wstąpiła do pierwszej dywizji kościuszkowskiej, wcześniej wywiziona z rodziną za Ural, dzięki temu, że powstała pierwsza dywizja kościuszkowska, wstąpiła do tej dywizji, przeszła cały szlak bojowy od Lenina do Berlina, wojnę swoją zakończyła. W Berlinie była dwukrotnie ranna, przeszczono jej w walkach o wałcz, o kołobrzeg, płuca, rękę, o wałcz. No i po wojnie rozpoczęła pracę w wojskowym szpitalu w Krakowie. Przez NKWD aresztowana, siedziała 3 miesiące na Montelupich w Krakowie. Nie dowiedziałem się nigdy, o co nam chodziło. No i taka jest historia na temat oficera Wojska Polskiego w postaci Kazimiery Rosińskiej, która zmarła w 1982 roku, która mi bardzo wiele pomogła w stanie wojennym i do dzisiaj bardzo miło mamusię moją kochaną wspominam.